Siemaneczko, jak widzicie, zaczynamy sobie pracę z sunroofem. Zapraszam do oglądania. Dobra, pierwsze co? Gdzie? Odkąd mierzyłeś? Od kraja do kraja dachu. A, czyli, ale od zewnętrznych stron, tak? Chodź mi pokażesz, skąd mierzyłeś. Mierzyli, nie, od kraja dachu. Tu na moim kraju dachu. Odtąd. Okej, okay. Dobra. No to mamy, i to jest środek, tak? Wyznaczony. No to tak czy owak, w tym miejscu, dawajcie, czyli to jest, ile to jest? 8,89, tak? To w tym miejscu i u góry też trzeba złapieć 8,89, żyłeczka i tu dajemy na pewno pierwszą tą. Pierwszą... To kraj ili środek? No zaraz zobaczymy. Co patrzysz? Nie, na ile cię kontrolatę? 4... No 400, bo to nie musi być do końca. Bo... 410. No, 410, nawet mniej, bo tam masz o tak gdzieś, no. 4. 4 metry, no. No, nie 4. Tam 4 metry. To dawaj, zmierzymy 8,89 z tamtej strony. Co? A, dziesiątkę masz też? Dobra. No dawaj. Uważaj, uważaj. Musisz sobie buty, wiesz, z błota obtrzypywać, bo one się tak to nie trzymają. Na tej desce może, co? No. No dawaj. O. I co? To nie jest ten miejsce. Ile? No, to środek będzie tak. Trzy. A dobrze naciągałeś ten? Bo to wiesz, czasami jak jest nie naciągnięta dobrze, to wiesz. Była to różnica. Była różnica. A co ty możesz zrobić, jeśli już... A, bo tam podstropianie, tak? Od ściany? Mierzyli od ściany. No dobra. Takie mam 4. Tak mam 4. Co? Dobra, już chuj, tam miałem więcej niż zaznaczony. Zmierzyć, nie wiem teraz, w którą stronę chcesz, w tą czy w tamtą? Nie ma rzeczy. Dawaj, dawaj. Tak, stay.
i miał tak wychodzi 5. Tak. Jest idealnie 5? Tak, idealnie bo tak 5. No to tak musi być, no. Dobra, 507, tak? 507. I to wychodzi, wychodzi 114. 100. Tak. Nie, na. O tak. 101. I 4. Tak, da, 101 i 4. No, no to tak powinno wychodzić. 57. Pięćdziesiąt i siedem. Какой я тебе милый? 57. Пятьдесят и седем. Пятьдесят и седем. Пятьдесят. Siedem. Dobra, 59,7 tutaj zaznaczymy. Ostatnie dwa. Pyk. 59. I tak. I 50. Dobra, i mi wyszło tutaj 7,7. 7,3. No, te 4 mm różnicy to nie będzie zauważalne. Dobra. To jeszcze góra. Dół sobie już rozmierzyliśmy, co 50,7. Leciliśmy sobie wymiar i ostatnie dwa wymiary to są na 59,7 i 8, tak pomiędzy. No wiadomo, że tutaj już idzie szkło, to ten ostatni panel tutaj, ten duży, to tutaj jak nam wyjdzie na końcu, to jest zaznaczone odtąd, żeby po prostu tutaj cofnąć się centymetr, to wywinąć do góry, żeby tą listwą docisnąć. Widzicie, zostawiliśmy sobie specjalnie tutaj dużo, że tak powiem, materiału, żeby w razie W nie zabrakło, ale wtedy sobie to pociągniemy to do góry i będzie picobello. No, lecę jeszcze teraz na górę powymierzać na tej deseczce i kręcimy listwy. Wymierzone wszystko, bierzemy się za kontrłaty, kawkę dopić i lecimy z tym tematem. Chłopaki sobie odbijają tutaj żyłeczką, szlak sznurem kreseczki, żeby wyznaczyć sobie linię. Odbijamy po tych znaczkach, co sobie rozmierzaliśmy. Teraz ta uszczelka wpłynie i co dalej? Odkręcanie, przykładanie,
i kręcenie. No i już dojechaliśmy sobie do końca. Wszystkie te kontrolaty są ładnie porozmierzane, poprzykręcane. Jeszcze musiałem lecieć po wkręty 60, bo 40 nam nie trzymały. Ukręcały się, troszeczkę za mało w płytę wchodziły, bo to jest płyta 22, NATO Papa i kontrolata 2,5. No i czwórki się ukręcały, piątki mogłyby być, ale piątek nie było. Ale szóstki więc wziąłem, szósteczki, jeszcze dwie paczuszki trzeba było wziąć i żeby to wszystko ładnie trzymało się całości. No, już widzę sobie gdzieniegdzie wypływa sobie ta uszczelka, wpłynie, dawaliśmy pod kontrolatę uszczelki wpłynie, żeby tutaj to wszystko było szczelne. Jeszcze gdzieniegdzie, jak zobaczę, nie wzięliśmy, bo tutaj było wcześniej robiona ta strona i ta strona nie była tutaj zgrzewana. O, także tutaj te łączenia trzeba jeszcze, jak widzicie, zgrzać. No bo te się same zwulkanizują, bo tu jest po prostu bitum specjalny. One się zresztą skleiły, nawet widać. O, poderwać nie można. Bo jak się odklejało te folijki, to ładnie wszystko wiązało. No, także na dzisiaj tyle. Już została godzina praktycznie pracy, także nie ma sensu, żebyśmy tutaj dalej działali, no bo i tak za dużo byśmy nie zrobili, gdyż nie mamy podkładek. Mamy tutaj sporą różnicę, gdyż te, no zresztą widać tam nie ma żadnej tej podkładki, a daszek sobie górował, gdyż po prostu nie były ścięte szczyty dobrze do wiązarów, dlatego tutaj nam z tamtej i z tamtej strony górowały te płyty. No i do tych płyt teraz tutaj wszystko, tą całą środek musimy to sobie klinować. No, także taka sytuacja jest dobrze. Ja tam nie narzekam, po prostu wiadomo, że troszeczkę więcej pracy dochodzi, ale przynajmniej trzeba to zrobić tak jak należy. No, już tam w Mieszkowie miałem problemy, gdyś tam nie było wyklinowane, a tutaj już sobie wyprowadzę pod siebie. Także jutro bierzemy sobie podkładeczki. Tutaj będzie około 2 cm luźnicy, także dokupię sobie, mam tylko 3 paczki półtorówek. Dokupię sobie jeszcze więcej tych półtorówek i ten. I będziemy sobie już klinować te łaty. Akurat nic nie będzie trzeba w tych, no, tam wam pokażę. Te fajne łatki 4,5 na 4,5, i trzeba będzie ich nawielcać na kabelki, bo po prostu będziemy mieli pomiędzy kontrą a tą łatką 4,5 będziemy mieli około tam 2 cm luzu, także sobie spokojnie będziemy mogli przeciągać kabelki od tych paneli pod spon pomiędzy, także będzie git. Jutro bierzemy się za klinowanie. Tyle. Co? Trzeba to jakiś kurwa ten, drabineczkę podłożyć, co nie? Do-d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 o
kręcony. Dobra, dokręcamy sobie mniej więcej na środku, jak widzicie. Poskręcać, a później będziemy ustawiać. Niepotrzebnie rozmazuję, teraz wszystko się będzie mazało. Kreseczki muszą być. Ściąga. To przesuniemy lekko. Skoro tak ściąga. O, mniej więcej na środku. Co? A bierzesz drugą drabinkę? Dobra, trzeba teraz te, jak to się nazywa, rozprowadzić żyłeczki. Wrota, możemy zacząć działać. Trzeba to te plandeki tutaj poskładać, nie? No ale to już później. Tutaj jakiś ten. Odpiąć. Opa. Opa. No, wczoraj konkurs wystartował. Widzę, że jakieś tam zainteresowanie jest. Także macie do dzisiaj, do godziny 20 czas. No. Wyjechalibyście, jakbym przestawił samochód tam, wyjechalibyście samochodem? Tak, żebyśmy, kurczę, nie uszkodzili. Co? Nie, w ty, wkręty normalnie. A co? Po betonu? Nie, to jest do drewna. Jak to drewno? No do drewna. Takie do drewna? No zobacz. To jest kurwa ten. Proszę, beton. No takie muszę, no nie. Drewno. Tylko że bez udaru na drewnie. Widzisz? Uniwersalne. No, to są uniwersalne. Te są do metalu, co nie? No. Nie, no to dawaj ten. One krótko. No dawaj, jest ona uniwersalna. Ona jest uniwersalna, no. To ta bardziej jest tylko i wyłącznie do, wiesz, do metalu. Do metalu, tak żeby, wiesz, i nie. Tak mi się wydaje. No te są na pewno do metalu. No, ponawiercamy sobie mniej więcej, tylko generalnie może nie jest to potrzebne, ale chodzi o sam fakt, żeby, no, żeby co?
żeby było lepiej kręcić i tyle. Dobra, hop. Mniej więcej odznaczy ci, gdzie git. Spadł mi, kurde, ten kątownik. I widzicie, tu lekko się mi puściły te dwie spawy. Ciekaw jestem, jak to zrobić. Tu generalnie trzyma, ale tu już widzicie, lekko odchodzi, trzeba dociskać. No dawaj. Dzięki. Powiercone. Stawić na górę, brać się za robotę ostrą, no to nie może tyle to trwać. Ile jeszcze tego wiercić? No. Weź byś poukładał te wszystkie. No dobra, i tutaj jeszcze zostały cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 sztuk. No i finito. Poukładać to jeszcze raz na swoje miejsca. I tyle. Następny etap to będzie po prostu docięcie. Zaraz się biorę. Będę docinał sobie
tych łat 4,5 na 4,5 metrowe odcinki, bo tyle nam potrzeba. Tak jak już wcześniej mówiłem, szkoda ciąć, bo tam mamy 102, 103 długości, tak od deski do deski, od tej górnej przy rynnie na pasie nadrynowym do tej górnej w Kalenicy. To po prostu szkoda ucinać tych 3-2 centymetry, żeby później zostawało tam 90 parę centymetrów. Utniemy po prostu na po metrze, bo one mają po 3 metry, to akurat 3 sztuki wyjdą. No. Pilarkę. Myślałem, że gdzieś jest. Tam, no my ustawimy sobie na 4,5. Jazda. Mogłem sobie to wcześniej wywiercić. No ale dobra. Mniej więcej. Wiecie, ogólnie można tego nie nawiercać, tylko kręcić od razu w ten, w bezpośrednio w deskę. No ale zawsze to jest wygodniejsze. Ilość krętów można policzyć, ile potrzeba, także no ja po prostu tak robię, tak wolę. Ale nie jest to konieczne. Skubanie, cenko. Podam im po prostu. Sześć sztuk. Sześć. Niestety, ale piana nam się skończyła. A szkoda wydawać, wiecie, prawie stówę, żeby stała. Także musieliśmy dwie kontry ostatnie tam, jak robiliśmy. Już tym uszczelniaczem dawać. No ale co zrobić? Nie będziemy kupowali całej nowej piany po to, żeby dokoptować. Dobra, coś takiego. Polecimy na środku. Tu, gdzie mniej więcej wkręt, damy więcej. Tyle. To i tak później po całości też nie wiadomo, jak będzie leciał. A coś takiego. Dobra.
dokręcone. To było gdzieś tu. Dokręcone. I tutaj. No i dobra. Błota, niestety z rana mróz, a później wszystko mokro i włazi w te traperki. Niestety. Dobra. Co tam sobie zrobimy? Zobaczymy, czy tam potrzeba nam u góry tą podstaweczkę. No, będzie za wysoko, czyli tutaj nam nie potrzeba. Jakby nie patrzeć, tu nam nie potrzeba. No dobra. Zmierzę sobie. Troszkę teraz podciągnę do góry tą kamerkę. Troszkę sobie podciągnę to. Dobra. 4,5. Czyli jakieś 2,3. Tu gdzie sobie przykręcę farmerka. Żeby co? Żeby móc sobie ustawić łatę nie na środku, tylko z boku. Bo tak lepiej jest, wtedy nie przeszkadza. Nie trzeba kombinować z niczym. No. Dobra, żyłeczki nie mam, nie chcę ciąć. Sznurkiem z tej strony będę działał. Też da radę. Może nie jest to taki komfortowy jak przy tym. Jak przy No i dobra. Jest. Ale chyba nie tak. Musimy trochę dalej wkręcić. Bo co? Bo nam na tym załamaniu się złapała niestety. Dogiąć troszkę i... Okej, dobra. O, teraz jest git. Dobra, naciągnąć to na dole. Tutaj tak samo z tej strony. Tu mamy znaczek, czyli jakieś 2. No, niestety mi bateria padła, no ale co zrobić? Tak to jest. Dobra, naciągnięte jest. Widzisz, sznureczek jest naciągnięty. Domierzę sobie po prostu mniej więcej tu, gdzie mam wkręciki. A jeszcze muszę sobie zmienić końcówkę. Oczywiście na tą dobrą. Tyle, podokręcać wkręty. Możemy ją obrócić, chyba będzie ok. Będzie na znakach, będzie. Tak, to zrobimy. Hop. I dobra, tutaj. Tu mamy centymetr, czyli bierzemy czarny. Wkręciłem w ten niepotrzebnie. No ale wiadomo, o co chodzi. Wsuwamy sobie.
dokręcamy tak, żeby nie było. Ok, centymetr jest, jest. To na razie mniej więcej wiecie, o co chodzi. Na razie to trzeba po prostu podokręcać tak, żeby to było z grubsza dokręcone. Z grubsza. Tu tak samo pewnie będzie centymetr. No, tu będzie jakieś 1,4. Także na razie dokręcimy sobie centymetrowy, tak żeby co? Tak żeby najpierw dokręcimy sobie tutaj. Przyłapujemy sobie, wiecie, mniej więcej. Zaraz będziemy domierzać. No, 15 to chyba mi tutaj nie wejdą nawet. Nie ma szans. Gdzieś tutaj na środku jakby był. Tutaj za dużo. Czyli ten tutaj przykręcimy. Coś. Ustawiamy sobie do żyłeczki. No i dobra, dokręcamy. I tutaj jest ładnie. No tutaj muszę mniejsze przynieść u góry. Ale zaraz zobaczymy. Tutaj może też będą szły 15. Zobaczymy. O, tutaj też spokojnie pójdzie nawet więcej. Także dokręcę sobie po prostu 15 tutaj na całości praktycznie. Bo środkiem widzicie, jak jest zadołowany. Okej. No i dobra. Widzicie, nic trudnego. Wiadomo, że to jest czasochłonne. Ale co zrobić? Jak chce się mieć równo, to trzeba... To trzeba trochę czasu poświęcić, no. Białe wejdzie tu. Powinno wejść. Dobra. Dobra.
ostatnie dwa. Na tej łacie. Tu już raczej nie wejdzie. Mam 15. Już tutaj. Tutaj jeszcze wejdzie. No i tutaj trzeba centymetr dać. No. Także lecę sobie jeszcze wezmę ze dwie na centymetr. Dwie. Raz, dwa, trzy. Ze trzy na centymetr. O. Ta właśnie też mi jest potrzebna. No i dobra, centymetrowy tutaj, bęk. Centymetrowy tu. Tak. A już idę. Dokręcę to i lecę pod drona, bo już piszczy. Chłopaki, dobrze, że mi mówią, bo ja tutaj, jak on tutaj brzęczy, troszkę mnie zagłusza. Dobra. Dokręcę sobie tylko te. Tutaj też wejdzie. Także zrobić coś takiego. I zaraz sobie to doklinujemy. Ale mamy już mniej więcej zrobione. Najważniejsze to jest to, że linia jest. Tak, żeby później tutaj na środku można było dokręcać te listewki. Także tyle. Lecę, dronkę ściągnę i wracamy do roboty. Opa. Co tutaj robimy? Przede wszystkim, jak już mamy sobie całą łatę przybitą po linii, mniej więcej patrzymy, ile tu jest. Tu dajmy, że 2 mm. No to 2 mm. O, panie dzieju. Czarodzieju. Skrętarka na górze. No dobra, ale polecimy szybko do kieszeni. I tak, jak tu jest 2, tak i tak, dobra, luzujemy 2 mm, czyli brąz. Okej. Hop. No i znowu lepiej będzie. Zaraz zaskoczę. Hop. Troszkę za nisko dałem te. O, przekręciłem przez. Jeszcze franco, zbadłaś mi tutaj. Robimy tak, bo to tak to będzie męczarnie troszkę. Dorzucimy.
tak żeby założyć poza. O. I tak samo tu. Hop. Dobra. Jest dwójeczka. Dokręcone i równiutko. Tutaj też podejrzewam, że dwójeczka. Jest gites. Dobra. Okej. Dobra, pierwsze dwa zrobione. Następne pomierzyć. Napiszemy sobie dwa. Tutaj jeden milimetr, nawet nie będę tego ruszał. Bez sensu. Dwa. Jeden. Tu jest zero. Czyli tak. Tak. Tutaj będzie piątka. Niewygodna ta drabina. Bo nie można ładnie uklęknąć. Tutaj czwóreczka. I tutaj trójeczka. No i dobra. Mamy wszystkie przelecone, popisane. Teraz co tylko wystarczy popuszczać kręty i działać. Trójka to jest czerwień, czwórka, czy trójka to jest, tak, czwórka to jest zieleń. No tutaj jeszcze się trzyma mocno. Dobra, czwóreczka tu. Trójeczka tu. No i dobra, teraz to dokręcimy, żeby nam to nie uciekło. Okej. Tu tak samo. Dokręcone. I tutaj piąteczka, czyli żółty. Dobra. Okej, skup. Hop, hop, hop. Dobra. I siedzi. I dokręcić to. I widzicie. Jest piękna, równa linia. Tak to ma wyglądać. Tutaj nic. Tutaj dwa. Oczywiście najlepiej iść po, że tak powiem, no, po kolei. Ale no widzicie, dużej filozofii tutaj nie ma w tym kręceniu. No co, po prostu jest kupę roboty, żeby to wszystko poukładać ładnie, podrównać. Tylko i wyłącznie czasa. Filozofii dużej nie ma. Także takie coś. Ja lecę sobie jeszcze dwójeczkę wezmę, bo tutaj jest sporo dwójek, mi są jeszcze dwie potrzebne. No, także wiaderko sobie spakuję i będziemy dalej działać. Wiadereczko wszystkie po kolei i wtedy sobie bierzesz takie chcesz. No, bo w pasie wiadomo, że wszystko się nie zmieści.
Także zabieram się do roboty. Na gotowa. Ja sobie lecę dalej. Wszystkie inne. I tyle. Nie będę tego nagrywał, bo to wiadomo, że wszystko jedno i to samo. Ale piękna pogoda dzisiaj. Super się pracuje. Dokończają to klinowanie. A ja sobie już tutaj odbiłem wymiar. Zostawiam sobie tutaj jakieś pół centa około, żeby żeby sobie to później wygiąć dobrze. Odrysowane, ucięte, mniej więcej tam 6-7 mm zostawiliśmy, żeby można było to przegiąć i docisnąć na listwie, żeby w razie czego tutaj nic tam nie podpływało, tak w razie W. No ale zobaczcie, ani tutaj dociskacza nie włożę, żeby dogiąć to, ani tym, bo tu mam haftry, trzymają mi i nie podejdę tak, żeby tutaj włożyć, żeby to ładnie wygiąć. Także Lipton niestety trzeba będzie to cęgami wygiąć powolutku, pomalutku i tyle w temacie. Także biorę się do roboty. Kurde, cęgami niestety nie podejdzie niczym. Nie wiem, czy czymś innym mógłbym tutaj to wygiąć, ale chyba nie bardzo. Zresztą tutaj ile mam? 4 metry to co to jest? Poleci się. Jakby było tego więcej, to bym się zastanawiał. No tak, to spokojnie można lecieć. Powolutku, żeby za bardzo nie przełamywać i później hafterki się przybije. Tutaj tylko te haftry były tak, żeby ta blacha nam nie latała, poprzybijane. No i tyle. Takie malutkie trzeba będzie zrobić. Chociaż nie wiem, czy będę robił w ogóle, bo to jak dociśnie się listwą, to będzie mocno trzymało. No i dobra, nagram wam ostatni z dzisiaj postęp prac. Troszkę już słabo ze światłem, ale co zrobić. No, zostały ostatnie dwie listwy do dokręcenia, do wyklinowania i tyle w temacie. No i tyle. Lecę sobie teraz na zebranie oddziałowe, bo mamy pierwsze zebranie po tych wszystkich świruskach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie się spóźnię z godzinkę, no ale troszkę będzie pogadanki na pewno. Także na dzisiaj koniec. Jutro już weźmiemy się za szkło. Coś pokręcimy. Także śledźcie, będzie ciekawy. Hej!